Cześć kochani, witam Was w kolejnym foodvlogu, jest 7.20. Ja zaczynam od tego, że piję sobie wodę filtrowaną, która przez noc stoi przy moim łóżku i zanim dotrę tutaj do kuchni, to staram się ją opróżniać. Także dla tych, którzy nie wiedzą, foodvlog to co jem w ciągu dnia, czyli przykładowy dzień, w którym pokazuję Wam, co jem. Także ja szykuję teraz swoją ciepłą wodę z witaminkami. Za chwilę robię kawę i wszystko Wam pokazuję. Wiele rzeczy w moim poranku się powtarza, w zasadzie wszystko, więc nie wiem, czy od kolejnego vloga po prostu nie pominąć tego poranka. Tutaj mam moją wodę z suplami, z micelami od Asi Podgórskiej. I piję ją, kiedy szykuję sobie kawkę. I kawę, tak jak Wam mówiłam ostatnio, robię w klasycznej włoskiej kawiarce, którą generalnie powinnam umyć zdecydowanie. I jeśli chodzi o kawę, której używam, w ogóle to jest bardzo mała kawiarka. I ona jest trochę na mnie za mała. Mam też Chemexa, ale jakoś ostatnio mam fazę na kawiarkę. I powiem Wam, że teraz używam takiej kawy z Wietnamu, którą mi dała Asia na spróbowanie i ją kocham, ale chcę Wam pokazać kawę, która skradła moje serce. I jest to, jest to kawa z Poznania, Yellow Blend Arabica z Coffee Journey. I ona jest po prostu wspaniała, bo jest napisane, że w tej kawie możesz wyczuć marcepan, orzechy, czekolada. No więc dla mnie to brzmi jak istny raj. Ale teraz używam tej kawki od Asi i taka mała kawiarka właśnie starcza mi na takie dwie małe kawki. Może to nawet lepiej, że nie pijesz tak dużo? Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo kawka z łazienki, bo mam dzisiaj nagrania za chwilę i muszę się po prostu podszykować, także zazwyczaj piję kawę przy biurku, robię sobie krótką lekcję francuskiego i odpowiadam na jakieś pytania na moich grupach. Podlinkuję Wam, mam taką grupę dla swoich obserwatorów i też grupę dla użytkowników codziennika. I szykuję się mniej więcej do dnia, w sensie ustalam sobie dokładnie zadania, odpowiadam na maile i to staram się zrobić, tak wiecie, w przeciągu pół godziny, zanim zacznę jeść śniadanie, ale dzisiaj, słuchajcie, o 9.30 przychodzi do mnie Daria, żeby nagrać podcast. I ja jestem gościem podcastu, także stwierdziłam, że jak się podszykuję ogólnie wcześniej, to będę potem mniej gnać. Także jak widzicie, tak totalnie minimalna twarz, zaraz sobie dorobię jeszcze więcej elementów mojej buzi, nie ośmiej się. W każdym razie mam sobie tutaj kawkę i dopiero się z Wami będę widzieć przy śniadanku. Ja tak trochę frajersko nadal w piżamie, ale tak to jest, jak się pracuje z domu. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj śniadanie dyktuje mi siła wyższa. Uwaga. Bo kupiłam sobie jogurt z przeceny w Auchan i on jest ważny do dzisiaj. I kosztował złotówkę, więc ogólnie jogurt wegański za złotówkę, jeszcze zarąbisty, to jest akurat Vega Bio, bez cukru, z super składem. Bardzo lubię te jogurty i bardzo lubię też plantony oczywiście. Z tym, że tak jak Wam mówiłam też chyba ostatnio, chcę zacząć robić sama jogurty, bo jednak to są produkty pakowane, ale raz na jakiś czas mnie najdzie, także dzisiaj robię sobie jogurt z różnymi owocami, orzechami i dodatkami. I po prostu Wam pokażę, co stworzyłam. Mam taki pomysł w ogóle, żeby tutaj na potrzeby tych filmików w przyszłości ustawić sobie stół, trochę oddalić kamerę i zrobić taki fajny kadr a la cooking show, ponieważ nagrywam teraz dla Was bardzo fajne przepisy do jednego projektu i mam przenośny palnik, więc nie muszę gotować tutaj w kuchni, tylko mogę postawić sobie palnik tu i po prostu gotować i do Was gadać. Zawsze o tym marzyłam, a jest to o wiele prostsze niż myślałam, bo wystarczy mieć taką płytę. Także to tyle ode mnie i już Wam pokazuję moje śniadanko. No właśnie, gdybym nie musiała stać tak pod kątem i Wam tego pokazywać, pokrótce chcę powiedzieć, że zrobię sobie z tego
pudding chia. Po prostu zmieszam mój jogurt z nasionami chia, zostawię na chwilkę i dzięki temu powstanie wspaniałe, pełnowartościowe śniadanko. Także przerzucam to sobie tutaj. Do tego dorzucę jeszcze taką mieszankę kakao z różnymi adaptogenami z Cosmic Pantry, trochę cynamonu, podprażę sobie orzechy laskowe. Miałam użyć tej łyżki do nasion chia, brawo Karo. W każdym razie i dodam jeszcze, słuchajcie, mam takie proteinowe kulki, żeby, no, żeby po prostu bardziej sycące było to śniadanie. Ups! O Jezus, ale mi się wysypało. No, to tak. Taki pudding chia. No i tak, moi drodzy, prezentuje się gotowe śniadanko. Na spodzie jest oczywiście pudding chia i do tego mam gruszkę, borówki, pomarańcze, banana, podprażone orzechy laskowe, cynamon cejloński, trochę nasion konopi, te kulki proteinowe, które Wam pokazałam i jeszcze chyba dodam na koniec trochę masła orzechowego, ale ono może wszystko zasłonić, więc chciałam Wam pokazać efekt końcowy. No, jest to wspaniałe, przyznam szczerze. Znowu, nieskromnie. Fuck! Widzieliście to? Shit! Słuchajcie, ja nie wiem, co tu się właśnie zadziało, ale przebrałam się szybko, teraz na sobie sweter. Jest 8:30, także to moja standardowa pora na śniadanie. Jem sobie tutaj na kanapie. Dorzuciłam masło orzechowe, więc teraz jest trochę brzydziej. W każdym razie za godzinę przychodzi Daria, także ja sobie na spokojnie zjem. Ogarnę trochę mieszkanie i przygotuję się na produkowanie się, bo nagrywamy podcast, także mega. I co? Potem mam do nagrania film na kanał, jeden, który już był, także to nagrywam w ogóle z wyprzedzeniem. I dosyć sporo rzeczy do montażu, a potem lecę na kawę z Marysią z Londynu, także mega, mega, mega się jaram. Kochani, małożyciowy update. Jest 12:30. Daria była u mnie prawie 3 godziny, nagrywałyśmy prawie 2 godziny, więc mega, gadałyśmy o ekologii. I fajnie, bo poruszyłyśmy bardzo dużo ciekawych tematów i myślę, że naprawdę ciężko jest tak naprawdę rozwinąć całą tę kwestię ekologii w jednej rozmowie, a bardzo, bardzo mi się podobało, jak poprowadziła właśnie ten wywiad, także polecam. A ja jestem mega głodna, miałam w ogóle nagrać jeszcze przed lunchem dla Was film na kanał, ale nie dam rady, muszę już coś zjeść i akurat jest superowo, bo mam resztki, a ja kocham resztki, więc słuchajcie, mam tutaj makaron stir fry, który pachnie po prostu przepięknie i zrobiłam go wczoraj w banalny sposób. Podsmażyłam, słuchajcie, na patelni cebulę, czosnek i chili, dorzuciłam paprykę, potem dorzuciłam grzyby mun takie namoczone we wrzątku, dorzuciłam też pak choi i dorzuciłam groszek cukrowy. Cały zalałam takim sosem, który zrobiłam po prostu z tahini, wody i sosu sojowego. I do tego mam kluski z kluski, jego makaron chiński. On jest z fasoli, więc fajnie, bo to jest takie dodatkowe białko i na górę poszedł jeszcze szczypiorek i fistaszki i sok z limonki, także podgrzeję go sobie na patelni, może sobie jeszcze dorzucę coś dodatkowo, żeby jeszcze podbić to wszystko. Nie wiem, czy tego jest dużo, bo powiem Wam, że jak mam w pojemniku, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy tego jest dużo, czy nie, ale jestem mega, mega, mega głodna. W ogóle gardło mnie boli, no bo nagrywało się przez tak długi czas, także
pokażę Wam za moment ten mój obiadek i znika. No dobra, słuchajcie, tutaj sobie podsmażyłam, podgrzałam mój makaron. Ważna sprawa, jak sobie podgrzewacie, to warto dodać trochę wody, bo on jednak się mega wysusza. Także przerzucam sobie moje wspaniałe stir fry do miseczki i mam moje ulubione dodatki, o których Wam zresztą opowiadałam. Tylko dorzuciłam jeszcze pietruszkę. Ja kocham pietruszkę, więc zasypuję nią praktycznie całą moją michę. O, coś wspaniałego. Do tego oczywiście limoncello. Znaczy oczywiście śmieję się, limonka, limoncello to jest alkohol. Więc żeby nie było, że nie wiem. I jeszcze fistaszki. Tak symbolicznie, no bo... O, tu Wam postawię, żeby był ładny widok. Fistaszki to jest coś wspaniałego. No. Także moi drodzy, o. Tak się prezentuje moje odgrzewane stir fry, a przepis Wam polecam. I aż mnie kusi. Uwielbiam. Żeby nie było, to zrobię jeszcze taste test. Jakoś stwierdziłam, że lubię jeść na kamerze. Dajcie znać, kto z Was ogląda mukbangs. To jest w ogóle, chciałam powiedzieć, że tak fajny makaron, on tak zachowuje jędrność. Polecam Wam go z całego serca. Jest 100 razy lepszy niż makaron ryżowy dla mnie. Uważam, że się mega fajnie sprawdza, aczkolwiek nie podzieliłam go na mniejsze części, więc jest trochę niepraktyczny. Ten sosik to jest coś genialnego. Jeszcze podsypałam to wszystko chili, więc jest trochę... Trochę przemięłam. Jest mega ostre. Ale jest pyszka. Wracam do domu i wierzę, że to jabłko utrzyma mnie przy życiu, bo już jestem taka głodna. Dzień dobry, dzień dobry. Dotarłam do domu, słuchajcie, i tutaj, nie wiem czy to widać, ale gotuje się ryż i zrobiłam to zanim do Was się odezwałam, ponieważ to trochę zajmie. Mam tak zwany rice cooker i bardzo, bardzo polecam. Można w tym robić też normalne dania, jakieś tam kaszotto, nawet bym powiedziała jakieś chili i tak dalej, a ja po prostu tego użyłam do gotowania ryżu. I mam tutaj ryż czerwony, który uwielbiam, który moim zdaniem z mojego... Może włączę światło tu? O, chyba tak jest lepiej. Tak jest znacznie lepiej. Z mojego researchu to jest najzdrowszy ryż, jeden z zdrowszych, więc on się będzie gotował, a ja w tym czasie, słuchajcie, bardzo się cieszę, że podzielę się z Wami przepisem, który odkryłam, mam nadzieję, że nie wsadziłam sobie ręki, który odkryłam jakiś czas temu i to jest lifehack totalny. Jest to risotto buraczane, które składa się z 5 składników i robi się je w blenderze. Mam tutaj gigantycznego buraka, 1,5 buraka, myślę, że na jedną osobę to będzie stanowczo wystarczająco. Mam papryczkę chili, nie wiem czy ją dam całą, ale szaleć to szaleć. Do tego dorzucę jeszcze czosnek, chociaż to chyba nie było w tym przepisie, którym się inspirowałam. I mam też mleczko kokosowe i też nie wiem czy dam całe, czy może dam pół. Zobaczymy, zobaczymy, nie będę się nad tym zastanawiać w tej chwili. W każdym razie do tego będzie oczywiście jeszcze sól, pieprz i sok z cytryny. Mam tutaj gdzieś jeszcze cytrynę, też ją wyciągnęłam, ale gdzieś mi się zagubiła. I na to pietruszka i możliwe, że jeszcze do całości sobie wmieszam szpinak, no bo potrzebuję zieleniny. Dzisiaj nie było za bardzo takiej stricte zieleninki. No, pokażę wam ten ekstra sosik. Zadaję sobie pytanie, czemu ta szafka była otwarta ten cały czas. Dobra, mam tutaj mój blender kielichowy, słuchajcie. I teraz tak, myślę, że praca z burakiem w białym stroju to jest genialny pomysł.
Jeszcze wkładanie tego nożem, to też jest genialny pomysł, ale po co sobie ułatwiać życie? Więc ups, jolo. Dobra, wrzuciłam tego buraczka i wydaje mi się, że jest go na tyle mega dużo, że spokojnie cała puszka mleka tutaj będzie dobrą opcją. Ja sobie go po prostu pocięłam na mniejsze kawałki, żeby się łatwiej blendował burak. Tutaj mam wspaniałą deskę, która, nie wiem czy widzieliście poprzedni film, mam nadzieję, że one idą chronologicznie, bo inaczej mówię bez sensu. Ułamała mi się, więc teraz mam taką małą deskę i tu mam chili i tego jest trochę dużo, więc to może być zabójstwo. Ale cóż, do tego dorzucam czosneczek. I teraz chyba jednak wyjmę sobie stąd, w ogóle śmieszny jest ten kadr. Nie wiem, dajcie znać co w ogóle sądzicie o tych food vlogach, bo fajnie się bawię, powiem wam. No, tu mamy... O, wow, jaka fajna konsystencja kremowa, proszę, proszę, ale ekstra. No dobra, to lecimy. Wydaje mi się, że... Nie wiem, słuchajcie, czy dać całe. Nie, a walić to. Przepraszam za wyrażenie. Zastanawiam się, co tu jeszcze można dodać, ale... Nieważne. Dobra, do tego jeszcze sok cytryny. Okej, od razu pestka wleciała. Strasznie dużo tego wycisnęłam, nie zastanawiałam się nad tym zbytnio. No cóż. I sporo soli, polecam. Tak, to było sporo soli. No i teraz, moi drodzy, trzymajcie kciuki, że to wszystko się zacznie robić i że w ogóle działa mi blender. Uwaga! No, proszę Państwa, nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że efekt jest całkiem fajny, bo podsmażyłam sobie to wszystko, znaczy podgrzałam na patelni, przez to trochę się to zagęściło, dodałam jeszcze chili i czosnku. Oczywiście mam na myśli tutaj sos i ryż, także próbujemy. Dobra kochani, przez to całe nagrywanie zajęło to znacznie, znacznie dłużej, więc godzinę zajęło mi zrobienie miski ryżu. I chcę powiedzieć, że dostaję wiadomości w tle. Uwaga. No dla mnie jest przepyszne. Chcę powiedzieć, że jestem świadoma, że to nie leżało koło risotto i każda szanująca się fanka czy fan kuchni włoskiej to absolutnie by tego nie uznało. Ale to jest takie risotto na skróty i risotto się to nazywa, ponieważ jest to po prostu ryż w sosie. Bardzo kremowy i wspaniały. Trochę mam za dużo sosu, powiem szczerze. Ale jest bosko. Troszeczkę sobie jeszcze dosolę, bo niestety bardzo dużo solę. I lecę oglądać sobie serial. Może Wam jeszcze pokażę herbatę. I się z Wami oczywiście pożegnam. Jest 7. Kochani, czas się pożegnać. Właśnie zjadłam kostkę gorzkiej czekolady. Mam taką ulubioną czekoladę Linda, która ma 99% kakao, więc nawet jest napisane, że trzeba jakby przyzwyczajać się do niej, czyli stopniowo sobie zwiększać te czekolady, jakby zwiększać sobie ilość kakao w czekoladzie. Ja już się przyzwyczaiłam, mega ją polecam. Zrobiłam sobie herbatkę, to jest jakieś tam, są jakieś ziółka z darów natury. W ogóle stwierdziłam, że jestem ofiarą marketingu numer jeden, dlatego że mam herbatkę zodiakalną dla lwa, więc pozdrawiam frajerów, którzy dają się nabrać. Nie no, wiedziałam co robię, po prostu stwierdziłam, że spróbuję. Jest bardzo fajna, ja sobie będę już odpoczywać, dzisiaj już nie będę nic jadła, prawdopodobnie sobie zrobię jeszcze jedną herbę. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że podobają Wam się food vlogi i o ile się nie mylę, to... za tydzień jest kolejny, albo będą inspiracje i za 2 tygodnie będzie kolejny, także teraz mamy maraton food vlogowy, mam nadzieję, że Wam się to podoba. Do zobaczenia, buziaczki, pa!